Krótki urlopek zakończony, przy okazji mała powódź, ale bez zbędnej zwłoki robimy kolejny krypto news flash i przy okazji do Was pytanie, jak się macie w ten długi weekend? Zaczynamy! Crypto Newsplash, telegraficzny skrót wiadomości ze świata kryptowalut. w Długi weekend. Zapraszam, Mike Satoshi. Zaczynamy wiadomości. Na początku mam dla Was krótką ankietkę, pół żartem, pół serio w temacie ospy, małpy ospy. Jak bardzo boicie się małpy ospy? Wyniki są dosyć wyrównane. Oczywiście jest to pół żartem, pół serio. Zapraszam do głosowania na moim Twitterze. Przechodząc sobie dalej, krótka informacja nie wiem, czy wiecie, ale. Byłem na meczu, na stadionie narodowym, zostałem zaproszony przez mojego partnera, czyli Zondę Krypto. To jest stadion narodowy. Pierwszy raz w życiu byłem dosyć fajnie. Mecz może dupy nie urywał, ale 2-0 wygrał Real Madrid. Ja mogę odwiedzić stadion narodowy. Trochę więcej informacji będzie o tym w plenerze. Przechodząc sobie do samych informacji, a może jeszcze zanim informacje, to spójrzmy sobie, jak wygląda rynek kryptowalut, czyli kryptobąbelki, na początek kryptobąbelki, zobaczcie, znowu tak jesteśmy, trochę w górę, trochę w dół. To są tygodniówki oczywiście, więc tak naprawdę na tygodniówkach większość projektów dostała w tyłek. Na dniówkach też większość projektów dostała w tyłek. A jak wyglądają miesięczne świeczki? Bardzo mocne. I musimy przejść dopiero na roczne świeczki, żeby zobaczyć jak wyglądają wzrosty na niektórych tokenach. Jeszcze zajrzyjmy sobie na coin. Papy, coin, 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 gecko. Także jak widzicie, Bitcoin podbił, zabrakło siły, no i mamy w ciągu 7 dni prawie 4% spadku. Binance końcu ciekawe jest na plusie, ale Solana dostaje prawie 10% w tyłek. I inne różne tokeny, Przechodzimy sobie już do samych informacji. Słuchajcie, Tech zatwierdził MSTX od Defiance. To jest, słuchajcie, lewarowane ETF MicroStrategy z ekspozycją 1,75. Także słuchajcie, jest to ETF lewarowany, który patrzy na akcję MicroStrategy i oczywiście jest napędzany ruchami Bitcoina. Jest zaprojektowany dla bardziej zaawansowanych inwestorów, ci, którzy chcą mieć większe zyski, ale jednocześnie to o czymś nie mówią, to większe straty, bo pamiętajcie, że większe zyski to jedno, ale większe straty też tutaj mają znaczenie. Idąc sobie dalej, słuchajcie do kolejnego newsa, Donald Trump, Słuchajcie, ściągnął prawie o 7 milionów dolarów z NFT-ków. Tutaj nawet dokumenty nam pokazują. Co ciekawe, według nowych informacji, on posiada do 5 milionów dolarów w kryptowalutach i zarobił ponad 7 milionów dolarów za sprzedaż swoich trzech kolekcji NFT. Także Danyl Dimio w krypto pieniądze zarabiać umie. Tu macie oczywiście dokumenty, tak, źródło Citizens Forensics. R R R R z kolei, słuchajcie, Meta, firma, która jest właścicielem Facebooka, zaprzecza plotkom, że ponad połowa facebookowych kryptoreklam to są skamy. Nadzorca konkurencji w Australii twierdzi, że 58% reklam krypto na Facebooku to skamy, i Meta twierdzi, że te dane są niewiarygodne, ale chyba każdy z Was wie, jak to w rzeczywistości wygląda. Na YouTubie jest podobnie. Jak sobie spojrzycie na reklamy, to faktycznie faktycznie tamte reklamy bardzo dziwnie, bardzo dziwnie wyglądają i bardzo dziwnie e, wygląda, że po prostu faktycznie śmierdzi to mocnym klocem. KaoKrypto kryptowaluty zrobił nam tu małe podsumowanie. No i słuchajcie, według Polymarket tylko 45% tym razem na Trumpa. No i całe podsumowanie tutaj wiadomości odnośnie giełdy, odnośnie Bitcoina i tak dalej. To są też oczywiście zrzuty poszczególnych. Tokenów, tak. M.in. Jeremy Allaire, który jest prezesem Circle, ogłosił, że niedługo będzie można płacić z stablecoinem za pomocą iPhone'ów. iPhone wprowadził nową informację, gdzie ja to podawałem. Ja to podawałem na swoim profilu, i tutaj dzięki użytkownikom zostało to rozwinięte. Zaraz Wam właśnie Apple Pay dodała. W rzeczywistości chodzi o funkcję tutaj. Jeden z użytkowników, właśnie użytkownik Iwanek Dzięki, napisał, że chodzi, że w wersji 18.1 ios -a, która jest w fazie beta, będzie można właśnie tap to pay. Tu jest taka informacja, tak? Zobaczcie: Tap to pay with crypto, czyli generalnie zmiana. To jest technologia płatnicza, przykładasz w coś chyba na bazie NFC. Tak mi się przynajmniej tak na NFC kojarzy. A z kolei kierownictwo IMF-u mówi tak, zobaczcie. O czym mówią, że kryptomining powoduje wzrosty cen energii 85%, tak? I teraz tak, podatek na energii, na energii używanej przez krypto górników mógłby zredukować emisję o 100 milionów ton w tym roku. To jest tyle, co emituje Belgia. No znowu jest atak na górnictwo kryptowalutowe. Oni by chcieli wprowadzić podatek 0048. Pamiętajcie że po pierwsze, to Wy jesteście tym CO2, które oni chcą zlikwidować. Po drugie, to chodzi przede wszystkim o socjalizm i podatki. Tudzież w Polsce też taka była partia podatki i socjalizm, chyba nawet dalej jest. Przechodząc sobie dalej, byli członkowie zarządu fundacji TON, uruchamiają fundusz Venture Capital o wartości 40 milionów dolarów. Także taki fundusz, chodzi oczywiście o wsparcie projektów, wczesnym os y y w tym etapie rozwoju ekosystemu The Open Network, tak, fundusz Stone Ventures, wesprze projekty wykorzystujące funkcje telegramów, oferując wsparcie finansowe i infrastrukturalne. Także jak ktoś na to nie siedzi, to można. Swoją drogą w najnowszym, na, w najnowszym krypto plenerze ja poruszę temat pseudo-inwestycji, pseudo, pseudo kryptowaluciarzy, którzy tak naprawdę tylko i wyłącznie z, z takich projektów z dotacji żyją. Jak się skończą dotacje, to się skończą im wakacje, tak to wygląda. Przechodząc sobie dalej. Słuchajcie, Metamask wchodzi w partnerstwo z firmą Mastercard, uruchamiają oni kartę debetową. Nie wiem, czy wiecie, z czym to się kojarzy. Oczywiście jest to w UK i w Unii Europejskiej. Jest to wiązane z tym, że podepniesz, podepniesz sobie zrobić sobie KYC na portfelu. Więc jeżeli już chcecie używać takiej karty, to proponuję sobie nowego Metamaska na nowej przeglądarce albo na nowym profilu, zrobić oddzielnego Metamaska i tam sobie karteczką bawcie się i żeby Wasze portfele, jeżeli dbacie o anonimowość, się nie krzyżowały. Tak to mniej więcej wygląda. Także taka karta zostanie uruchomiona. No, przechodząc sobie dalej, a słuchajcie, Crypto.com podpisało partnerstwo z UEFA Champions League. Widziałem reklamę Crypto.com, nawet chyba wrzucałem. Gdzieś tam były przy bramkach, na tych takich banerach, które stały się tam, przewijały. Także byli, byli faktycznie na Stadionie Narodowym. Także wieloletnia umowa z tym, z UEFA. No zobaczymy, tylko to się, czy to się w ogóle na cenę tokena CERO. Swoją drogą, zobaczymy, jak wygląda CRO, bo wszystko pięknie, współprace, partnerstwa, bajery, numery, a Kronos jest w dupie, jeśli mam być szczery, 8 centów, więc... Z kolei inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła do 2,9% w lipcu 2024 roku i jest to mniej niż oczekiwano, także cel inflacyjny to jest oczywiście 2%, Fed do tego dąży i chce obniżać dopiero wtedy stopy procentowe, ale jest to silny argument za tym, żeby te stopy procentowe Obniżać, zobaczymy, co zrobi FED. Teraz z kolei słuchajcie, coinbase token, czyli CBBC może zre oni, przepraszam, zrewolucjonizować adopcję DeFi-ową Bitcoina. Także chcą oni wejść, chodzi o chcą oni zrobić. BTCFi. dużo pomysłów. Pytanie, co z tego wszystkiego wyjdzie. To jest oczywiście kolejny wrapowany bitcoin, czyli to jest bitcoin, gdzie zamrażasz prawdziwego bitcoina i dostajesz jakieś tam. I tak długo jak Coinbase będzie to honorował, to tak długo będziesz tego bitcoina mógł odzyskać. A w pewnym momencie może być, proszę bardzo, poda podanie, proszę, Xeros, z xera z xera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przechodzimy do ostatniej wiadomości. Nie wiem, czy wiecie, ale bitomatyką nie jest to materiał sponsorowany. Dostałem taką informację, przekazuję dalej, nie dostałem za to żadnej kasy. Możecie dostać ujemną prowizję, minus 3%. Innymi słowy dostaniesz więcej niż na giełdzie. Czasami bitomat.com Polska takie rzeczy robi. I w bitomatach możesz dostać lepszy. Zamiast prowizji dostaniesz ujemny. Chodzi oczywiście o zachęcenie ludzi do używania bitomatu. To teraz przejdźmy sobie do małego podsumowania. Może przy okazji jak screena naprawię, bo to jest oczywiście coś tu się, coś tu się popsuło, tak? Widzicie, że... O. Trzeba wyłączyć green screena. Może kiedyś dożyję, że już nie będę green screena używał. No i teraz to troszeczkę, o proszę bardzo, widzicie? Piknie jak w kościole, w grobowce. No w każdym razie, w każdym razie byłem na krótkim urlopie, wróciłem. Miałem małą powość w domu, całe szczęście w piwnicy. Cała szczęście piwnica wyłożona pod płytkami, więc nic tam się większego nie stało. Trochę kartonów, trochę innych rzeczy, trochę suszenia, ale generalnie nie ma dramatu. Co prawda zmotywowało mnie do tego, żeby rozważyć, żeby rozważyć z zrobienie kratek ściekowych w piwnicy w garażu. Nie wiem, dlaczego nie mam. Przed garażem mam, e, ale wiecie, to jest tak nie ma dramatu. Nic żadnych, jakichś tam strat poważniejszych nie było, parę pierdół. To jest to. Cóż jeszcze? Krypto w plenerze. Być może jeszcze dzisiaj będę nagrać. Będę teraz nadawiał zaległości, żeby, żeby tu podziałać. Teraz będzie też u mnie. Będzie też u mnie na kanale jeden research projektu. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się i miłego weekendu. Cześć.